Hej kochani, witam Was ponownie na moim kanale i dziś przychodzę z filmikiem gadanym. Myślę, że takie filmiki bardzo Wam się podobają. Nie wiem, czy taka tematyka Wam będzie odpowiadała, dlatego bardzo Was proszę, napiszcie mi pod spodem, pod tym filmikiem, czy Wam odpowiadał ten filmik, czy taki temat Wam się podobał, czy chcecie, bym szła w tym kierunku, czy raczej wolicie coś innego. Wiele razy na Instagramie, czy nawet pod filmikami, które już opublikowałam, piszecie mi takie komentarze, co byście chcieli, jakie filmiki sobie życzycie i ja staram się co jakiś czas właśnie nagrać coś, co Wam by odpowiadało. Oczywiście jestem tutaj na YouTubie dla Was, nie tylko dla Was, dla samej siebie też, bo daje mi to dużą satysfakcję, ale tak naprawdę robię to dla Was, więc wiadomo, że chciałabym publikować filmiki, które są mile widziane przez Was. Kto mnie śledzi od jakiegoś czasu, ten wie, że ja mam dwójkę dzieci, że mieszkam od dłuższego czasu tutaj we Włoszech i mieszkam w okolicy Zona Lombardia i jest to okolica Bresi nad jeziorem Iseo. To jest bardzo ważne, bo często pytacie mnie o ceny, o realie tutaj we Włoszech, a Włochy są bardzo podzielone na takie sektory i nie wszystko, co tutaj jest na przykład drogie, będzie tak samo drogie w Kazercie, albo w Rzymie, albo w Mediolanie. Po prostu ceny są bardzo, bardzo różne i te realia się zupełnie zmieniają. Ja dziś Wam opowiem o moim doświadczeniu, o tym, jak to wyglądało. Myślę, że mogę się na ten temat wypowiedzieć, bo mając dwójkę dzieci, nie jedno, mogę Wam powiedzieć, jakie koszty są, jak udało mi się zaoszczędzić przy dwójce dzieci i jak myślę, że powinno się podejść troszeczkę tak z dystansem do właśnie takiej wyprawki. Powiedzmy, że w dzisiejszych czasach na pewno Instagram, Facebook i wszystkie takie profile social bardzo rujnują budżet domowy ze względu na to, że chcemy mieć ten najmodniejszy wózek, najmodniejsze ciuchy, najmodniejsze łóżeczko, żeby to wszystko fajnie wyglądało na zdjęciach. Ja jak zaczynałam YouTube, to już miałam dzieci, więc na szczęście ten okres mnie ominął i myślę, że przez to, dzięki temu mogłam dużo zaoszczędzić, bo dziś, gdybym miała teraz na przykład kolejne dziecko, to na pewno łapię się na tym w codziennym dniu, że jak coś zakupuję, to się zastanawiam, jakby to wyglądało na przykład na Instagramie czy na YouTubie. Nie jest to dobre, absolutnie, nie chcę tutaj lawiny komentarzy, no ale niestety ktoś, kto jednak wystawia swoje życie tak na pokaz, no musi liczyć się z komentarzami negatywnymi i pozytywnymi. Nie zawsze jest to fajne i wiele razy właśnie się sama z tym łapię, że pewne rzeczy robię nie dla samej siebie, nie dlatego, że na przykład mi się podoba, ale może dlatego, że tylko fajnie by to wyszło. Zacznę od tego, że zaszłam w ciążę z Anastazją, kiedy miałam 27 lat. Jak na realia włoskie to byłam bardzo młoda, jak na realia polskie w tym momencie to też byłabym młoda, ale kilka lat temu, no jednak moje koleżanki dzieci miały troszeczkę wcześniej. Zakupywaliśmy rzeczy z dużą taką ostrożnością. Nie mieliśmy nie wiadomo jakiego bogactwa, mieliśmy normalne prace obydwoje i musieliśmy się liczyć z tym właśnie, że no, że musimy uważać na te zakupy, prawda? Na przykład wózek, najważniejszy taki zakup przy wyprawce, to jest takie duże szarpnięcie na budżet domowy. My zakupiliśmy wózek bardzo dobrej jakości, bo to był świetny wózek i to był Cam Cortina Revolution. Ten wózek pozwolił nam przetrwać 6 lat z tym wózkiem. Nieraz lecieliśmy samolotem, a wiadomo jak traktowane są wózki w samolocie. Lecieliśmy do Polski 5-6 razy w roku i po prostu zależało nam na tym, żeby ten wózek był taki bardzo mocny, wytrwały, żeby te koła były wielkie i ten wózek właśnie się w tym sprawdził. I znalazłam używany za połowę ceny. Nie był to kolor, który na przykład sama bym wybrała, bo ten wózek był pomarańczowy. Tak, wiem, okropny. Ale był tak wygodny, był tak poręczny, tak długo mi służył i był to kolor też taki uniwersalny. I dla dziewczynki, i dla chłopaka. Także użyłam go dla mojej córki i dla mojego syna. Tak naprawdę wiele razy na wózek nakładamy kocyk, czy przewozimy na przykład siedzonko, wkładamy do auta. Ja z tym siedzonkiem naprawdę chodziłam wszędzie, także ten wózek to była bardzo dobra inwestycja. Zapłaciłam za niego 400 euro używany, a w pełnej cenie on kosztował ponad 800. Także szkoda mi było wydać na wózek 800 euro. Ktoś teraz może mnie skomentować, że 400 euro to też jest dużo, a ktoś inny napisze na przykład, że wydałaś tak mało na wózek, a tak naprawdę służył Ci dla obu dzieci. Tak,
na tych rzeczach właśnie oszczędzałam. Starałam się na przykład, już kiedy wiedziałam, że to będzie córeczka, już zaczynały się promocje na przyszły sezon, kupowałam ubrania do przodu. I robię tak do dziś, na przykład w tym okresie zimowym, dopiero który minął, już kupiłam buty i kurtkę dla moich dzieci na przyszły rok. Pozwala mi to kupić dobrej jakości rzeczy w dużo niższej cenie, bo jednak ubrać i utrzymać czteroosobową rodzinę to nie jest łatwa sprawa, powiedzmy pięcio nawet, bo ja mam nawet psa, który też nas niemało kosztuje. Moim zdaniem dziecko nas kosztuje tyle, ile sami chcemy na nie wydać, bo tak naprawdę to my decydujemy, jaki budżet chcemy sobie wydać na to dziecko, bo wiadomo, że jak ktoś wyda 1000 euro na wózek, gdzie są i wózki za 3000 euro, uwierzcie mi, są genialne, wspaniałe, piękne, ale tak naprawdę to jest tylko wózek, ktoś na przykład wydaje tyle pieniędzy, to wiadomo, że ten budżet idzie od razu w górę. A jeśli ktoś, tak jak ja, co jest tutaj rzadkością, bo tutaj we Włoszech rzadko kto kupuje rzeczy używane. Ja na przykład nie jest mi wstyd kupić coś używanego z drugiej ręki, a Włoch raczej stroni od tego. Teraz się to troszeczkę zmienia, ale Włosi raczej nie kupują rzeczy używanych. I powiedzmy, że tak naprawdę ubranka to są rzeczy, które kosztują nas najmniej. Bo możemy zakupić ubranka z niższej półki, które też nam będą służyć tyle samo. Nie opłaca się kupować śpioszków tych początkowych, tak do 5 miesiąca, czy nawet do roku, z super jakości, bo tak naprawdę jedne śpiochy Wam nie wystarczą, musicie mieć 10 par minimum, tak samo body, a to dziecko tak szybko rośnie, że Wam się to po prostu nie opłaca. Już lepiej jest na przykład trzymać te pieniądze na takie rzeczy, jak na przykład przypadki, kiedy dziecko choruje. Moja pierwsza córeczka rzadko kiedy chorowała, rzadko kiedy miała gorączkę, a mój drugi syn to było co chwilę, jazda do szpitala, w aptece zostawialiśmy majątek. Oczywiście taki aerozol, czy Rhino Wash, to też są takie duże koszty i wolałam na przykład wydać na jakość takiej maszynki więcej pieniędzy niż jakieś ubranka. Potem się oczywiście zdarzyło się, że kupiłam mojej córeczce sukienkę z Cavalli, ale dostałam ją w tak super promocji, że ją kupiłam i uwierzcie mi, odsprzedałam ją później na eBayu za tą samą cenę, za którą ją kupiłam. Także nie straciłam na niej w ogóle. Sama jestem osobiście przeciwnikiem zakupywania takich bardzo drogich rzeczy dla dzieci. Może dlatego, że nie jestem bogata, nie mam nie wiadomo jakiego budżetu do dyspozycji. Może gdybym miała realia inne, to też moje spojrzenie by było zupełnie inne. Ja liczę się z jakością. Dziś moje dzieci są już troszkę starsze. Lubię kupić im rzeczy dobrej jakości, ale nie lubię przepłacać. Lubię kupować je na jakichś zniżkach. Już jestem taką, w ogóle obsesję mam na tym punkcie, bo często właśnie czekam na promocję, zanim cokolwiek kupię. Już ciężko jest mi zakupić cokolwiek w pełnej cenie. Lekarstwa to jest to, co tutaj we Włoszech kosztuje najwięcej. Oczywiście jeśli dziecko jest chore i damy mu kortyzon, to za niego nie płacimy, bo mamy receptę i dostajemy je gratis. Jeśli na przykład robimy aerozol, no to ta woda, którą wlewamy do aerozolu, to też ona ma niewiele kosztuje. Ale jeśli zaczyna Ci pediatra, i tutaj tak jest, przepisywać Ci syropek, który jest naturalny, jakąś wodę, którą wlewamy do aerozolu, która też jest naturalna. Tam 10, paczuszka 10 kosztuje 20 euro, a taką zużyjesz w jeden tydzień u dziecka. Tak samo, kiedy daje się im fermenty, to są te żywe kultury bakterii, które też kosztują około 20 euro i jedna taka porcja. Kiedy dziecku dajesz antybiotyk, czy jakieś mocniejsze lekarstwo, albo kiedy go boli brzuszek, od razu to musisz kupić. Jeśli masz dwoje dzieci, to musisz to przeliczyć na dwa. Więc kiedy był taki okres, że moje dzieci chorowały troszkę więcej, to 80 czy 100 euro w aptece to było nic. I powiem Wam szczerze, że to było to, co kosztowało mnie najwięcej, jeśli chodzi o dzieci. Ja oboje karmiłam piersią, więc odliczę, nigdy nie miałam tego problemu mleka. Wiem, że to też jest taki duży koszt dla rodziny, kiedy muszą kupować właśnie mleko od pierwszych tygodni życia, bo wtedy to mleko jest bardzo drogie. Jeśli chodzi o pampersy, na przykład najdroższe pampersy tutaj we Włoszech to są oczywiście te naturalne, albo te progresji, pampers progresji. Ja na przykład nigdy ich nie używałam, bo moje dziecko, zaraz mu się tutaj jakaś wysypka robiła wokół bioder. Wolałam te baby dry. Te baby dry bardzo często dostajesz na przykład w Esselundze czy w innym sklepie za połowę ceny. Kupuję takie wielkie paczki i wtedy naprawdę te pampersy nie wychodziły mnie też tak drogo. I oczywiście teraz Wam tak powiem, może moje dzieci nie miały aż tak delikatnej skóry, ale nie latałam z pampersem co godzinę. Moje dziecko tam czasem chodziło z takim wielkim, ciężkim pampersem i
i nic mu się nie działo. I jeśli zrobiło się ciepło, to na tarasie zostawiałam dziecko bez pampersa. Nie robiłam tego z myślą o oszczędzaniu, ale na pewno fajne to było ze względu na to, że dziecko się cieszyło, było wolne, bo dzieci uwielbiają, kiedy tam nic nie mają między nogami. I dodatkowo też oszczędzałam na tym. Dodam tu tylko jeszcze okres ciąży i to myślę, to jest okres, kiedy osoby najwięcej wydają na dziecko. Jeszcze tego dziecka nie ma, już jest ta euforia, że dziecko nadchodzi i wszystko to, co widzimy w sklepikach, chcemy kupić, bo wyobrażamy sobie nasze dziecko w tych pięknych ubrankach, a tak naprawdę później dziecko się urodzi i ubieramy mu tylko body i śpioszki, bo to jest najwygodniejsze i nie chce nam się ani męczyć dziecka, ani nas, żeby go ubierać w jakiś sweterek, koszulę, w sukieneczkę, takich rzeczy po prostu się nie ubiera dziecku, bo później na to nie masz czasu i chęci i zdrowia. Ja podczas ciąży starałam się to kontrolować też ze względu na to, że po prostu nie miałam tak, żeby pojechać sobie kupić co sobie chcę. Ubrań ciążowych nie za bardzo chciałam wydawać na to za wiele, dlatego kupowałam takie bluzy, swetry oversize i to jest teraz super, że jest taka moda, że te swetry są wciąż modne i nawet niektóre swetry ubieram dzisiaj, bo dalej są fajne. Super wyglądały, kiedy byłam w ciąży i super wyglądają teraz. Wiadomo, kupiłam sobie dwie pary spodni takich typowo ciążowych, ale tak naprawdę nie polecam wydawać zbyt dużo na garderobę taką właśnie ciążową, bo tak naprawdę użyjemy tego tylko przez krótki czas. Także one fajne są, fajnie wyglądają, ale wydaje mi się, że lepiej poświęcić pieniądze na coś, co normalnie kupicie w normalnym sklepie i co możecie zużyć i później. I co będzie rosło razem z Wami, bo wiadomo, że ten obszar tutaj się powiększa, więc na przykład takie luźne sukienki wełniane ja kupowałam na zimę i świetnie w nich wyglądałam wtedy i teraz też czasem do kozaków je ubieram, bo one są elastyczne, więc fajnie się naciągają i pracują razem z naszym. Kolejnym takim dużym kosztem tutaj we Włoszech był ginekolog. Za każdą wizytę ginekologiczną, którą robiłam co miesiąc, płaciłam 120-150 euro. To jest duży koszt, bo do tego dochodzą też badania krwi i większość badań jest płatnych. Płaciłam 30 euro za co miesiąc, od 30 tak do 100 euro w miesiącu za badanie krwi. To nie jest mało, bo wiadomo, że jeśli doliczymy to plus inne rzeczy, to jak podliczymy całe te koszty, no to nie wychodzi to mało. A teraz przejdźmy tak szybciutko już od narodzin, szybciutko do tego okresu, kiedy dzieci chodzą do szkoły i do przedszkola. Myślę, że teraz dzieci kosztują nas dużo więcej niż właśnie taki noworodek. Z noworodkiem sobie zawsze dacie radę. Wszystko będzie ok. Nie płacicie też w podróży za takie dziecko. Jak już są starsi, to już ten koszt jest większy. Dzieci mają potrzeby, dzieci mają zachcianki. Niektóre rzeczy można im wytłumaczyć, że nie można im kupić, ale inne rzeczy oni po prostu je chcą, pragną tego i ty jako mama nie potrafisz im tego odmówić. Wiem, sama się zarzekałam wiele razy, kiedy nie miałam dzieci, że a ty wydajesz tyle pieniędzy na zabawkę dla dziecka albo na buty, no co ty? A teraz sama się łapię na to, że jak widzę cokolwiek, co kosztuje 50 euro, to dla mnie jest mi szkoda wydać, a dla mojej córki wydam, czy dla mojego syna. Naprawdę. Dzieci stają na pierwszym miejscu i to nas wiele razy gubi, bo chcemy im dać wszystko, chcemy, by były zadowolone, ucieszone, szczęśliwe i po prostu wiele razy odmawiamy sobie przyjemności, by im dać. Wiadomo, że kiedy dziecko dopiero co się urodzi, to weźmiesz mu taki słoiczek, papeczkę i gdziekolwiek mu dasz i jest okej. Później dziecko jest starsze, chce lody, chce gumy, chce lizaki, idziesz do restauracji, już płacisz za czworo, później zależy jakie jest dziecko, bo na przykład moje dzieci jedzą za dwóch. Nie jedzą, nie, to nie są takie typowe dzieci niejadki, także wszystko zależy od rodziny. Później oczywiście jest koszt utrzymania jedzenia dzieci, jak idą do szkoły i do przedszkola. Jest też ubezpieczenie, które trzeba dać, później są różne wycieczki i to już zaczyna być taki wyższy poziom, jeśli chodzi o koszty. Później zależy oczywiście do jakiego przedszkola i do jakiej szkoły wyślemy nasze dzieci, bo są szkoły prywatne i są szkoły publiczne. Moje dzieci chodzą do przedszkola i do szkoły publicznej i koszty są takie, nie wiem, co miesiąc mnie to kosztuje około 100 euro, tak średnio, na dziecko. A w szkole prywatnej by mnie kosztowało 300-400 euro miesięcznie. Także widzicie, że jest różnica ogromna i wtedy na przykład
I w szkole publicznej tych wycieczek jest naprawdę niewiele, te wycieczki są takie mało kosztowne. Jeśli wyślemy dziecko oczywiście do szkoły prywatnej, to te koszty zaraz lecą w górę, bo to są wyjazdy zagraniczne i są zupełnie inne potrzeby. W dzisiejszych czasach kolejną rzeczą, która jest w modzie, jest oczywiście wyślemy dziecko na jakiś kurs. Nie wyślesz dziecka, żeby chodziło na basen, na gimnastykę, na piłkę nożną, na tenis, muzykę, angielski, rytmikę. Naprawdę tych zajęć jest przestrasznie dużo. Ja mam taki plik wszystkich takich ulotek, które moja Anastazja i mój syn przynoszą mi ze szkoły i z przedszkola, by zapisać ich na gres, by zapisać ich na gimnastykę i wiadomo, takie coś też kosztuje. Ale to przecież my decydujemy, my rodzice, czy to dziecko chcemy też obciążyć każdego dnia innym zajęciem, czy po prostu pozwolimy, by robiło jedną rzecz, ale dobrze. Nikogo tutaj nie chcę ocenić, nikogo nie chcę tutaj absolutnie osądzać. Ja osobiście nie mam takiej manii, by moja córka chodziła na każde zajęcie, które jest możliwe. Wydaje mi się, że szkoła już jest dużą odpowiedzialnością. Dzieci muszą być dziećmi. Dziecko musi iść na plac zabaw, się pobawić z koleżankami. To jest ten wiek. Oczywiście, kiedy moja córka pójdzie do liceum, to wtedy będzie inna rozmowa, bo chciałabym, żeby wtedy, jeśli ja jej będę mogła na to pozwolić, mogła rozwijać swoje pasje i po szkole na przykład rozwijać różne swoje umiejętności. Ale w tym momencie chcę, by uprawiała sport, ale tak naprawdę chcę, by to robiła dla zdrowia i dlatego, by była z innymi dziećmi, a nie, że ona musi robić milion rzeczy, bo wszyscy rodzice wysyłają dzieci i teraz jest to modne. To tyle. Nie wiem, bardzo chaotyczny chyba wyszedł ten filmik. Zobaczę, jak będę go obrabiać, czy faktycznie się nadaje do opublikowania. Nie jest łatwo zebrać w jeden filmik jakiś temat. Musiałabym chyba obciąć na etapy, czyli ile kosztuje dziecko od narodzin do pierwszego roku, albo w okresie przedszkola, albo w okresie szkoły podstawowej. No nie, dajcie mi znać, czy taki filmik Wam w czymś pomógł, czy Wam się spodobał, czy nie. Teraz się z Wami żegnam. Zapraszam do oglądnięcia filmiku, który nagrałam wcześniej i jest to filmik, w którym testuję ostatnią paletę Benefit i właśnie mam zrobiony i właśnie mam wykonany cały makijaż tą paletką i testu podkładu Estée Lauder Double Wear Maximum Cover. Myślę, że warto, także zapraszam Was do oglądania.